Przedstawiam trzy rozwiązania. Pierwsze dwa będą polegać na przekształceniu lewej strony do takiej postaci, która już w oczywisty sposób daje wartości większe od zera. Natomiast trzecie rozwiązanie będzie zupełnie inne i będzie polegało na zastosowaniu pochodnej funkcji. Na początek spójrzmy na ten wielomian pod kątem zastosowania odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia. Chodzi o to, aby pewną część tego wielomianu zawierającą zmienną X udało się zapisać w postaci kwadratu pewnej różnicy, czy też kwadratu sumy, ewentualnie w postaci sumy takich właśnie kwadratów. Jeśli za tymi składnikami pojawi się jeszcze dodatni składnik liczbowy, no to wówczas mamy pewność, że Nierówność jest spełniona. Przecież kwadrat pewnego wyrażenia algebraicznego zawsze da wartość większą lub równą 0. Pierwszy z tych wzorów skróconego mnożenia właściwie narzuca się. Chodzi o zwinięcie tego dwukwadratowego wyrażenia do kwadratu różnicy x do kwadratu minus 1. No tak, ale skoro chcemy mieć minus 2x kwadrat plus 1 na początku, no to teraz trzeba dodać x kwadrat i dodać jeszcze dwójkę. Tyle, że od razu widać, warto dwójkę rozbić na dwie jedynki i spiąć dwa trójmiany w nawiasy, co po zastosowaniu tego samego wzoru skróconego mnożenia prowadzi nas do takiej sumy. Aby zakończyć dowód, wystarczy stwierdzić, że wartości pierwszych dwóch składników, czyli tych kwadratów, są zawsze nieujemne. Po dodaniu jedynki dla każdego x rzeczywistego dostaniemy wartość większą od zera. Drugie rozwiązanie będzie zdecydowanie bardziej zawiłe, ale myślę, że warto się pomęczyć, wysilić, ponieważ prezentowane tutaj techniki i pomysły dosyć często przydają się w innych zadaniach z wielomianami. Przede wszystkim zauważmy, że jeśli podstawimy jedynkę w miejsce x, to dostaniemy wartość równą 1. w od 1 jest równe 1. To oznacza, że jeśli rozbijemy trójkę na 2 plus 1, to wówczas ta wstępna część, powiedzmy, niech ona się nazywa f od x, to jest wielomian, który ma miejsce zerowe równe 1. f od 1 jest równe 0. A to stwierdzenia bezu, choćby, oznacza, że x minus 1, ten dwumian liniowy, jest dzielnikiem wielomianu f. Czyli można rozłożyć wielomian f na czynniki, a wśród tych czynników na pewno wystąpi x minus 1. No to zróbmy to. Przede wszystkim rozpocznijmy od różnicy X do potęgi czwartej minus X do potęgi trzeciej. To umożliwi wyłączenie x do potęgi trzeciej przed nawias, a w nawiasie dostaniemy żądany czynnik x minus 1. Teraz dokonujemy prostej korekty, ponieważ w naszym wielomianie f w ogóle nie było x do potęgi trzeciej. To teraz po prostu dodajemy x do potęgi trzeciej i od razu odejmujemy x do potęgi drugiej, które zresztą tutaj jest. To nam daje x do potęgi drugiej przed nawiasem, a w nawiasie, oczywiście, x minus 1. Jeśli do tej pory nie było żadnego błędu, no to reszta się już powinna ładnie ułożyć sama. I faktycznie tak jest. Po wyłączeniu minus dwójki przed nawias dostaniemy w nawiasie ponownie x minus 1. Teraz wyłączmy x minus 1 przed nawias, a w nawiasie dostaniemy taki trójmian trzeciego stopnia. x do potęgi trzeciej plus x do kwadratu minus 2. Następnie nazwijmy ten wielomian z drugiego nawiasu jako powiedzmy g od x i od razu zauważmy oczywistą rzecz. g od 1 jest równe 0. 1 plus 1 minus 2 daje 0, także 1 jest miejscem zerowym wielomianu g i podobnie jak przed chwilą stwierdzamy, że wielomian g dzieli się bez reszty przez x minus 1. Czyli rozkładamy wielomian g na czynniki. Powtarzamy takie same pomysły jak przed chwileczką. Na początek odejmujemy od x do potęgi trzeciej x do kwadratu, po to aby wyłączyć x do kwadratu przed nawias. Skoro u nas mamy x do potęgi drugiej, ale dodane, no to teraz wprowadzamy korektę, dodajemy 2 razy x do kwadratu i od razu odejmujemy 2 razy x. Po wyłączeniu 2x przed nawias dostaniemy w nawiasie x 1. Na końcu wszystko układa się samo. Po wyłączeniu dwójki przed nawias w nawiasie dostaniemy ponownie x 1. Teraz kontynuujemy rozkład na czynniki. Wyłączamy x-1 przed nawias, a w nawiasie dostaniemy taki trójmian, ale już tym razem stopnia drugiego. Można na przykład stwierdzić, że delta jest ujemna, a współczynnik przy x do kwadratu dodatni, co nam daje dodatniość tego wyrażenia. Ale tutaj też łatwo można dopatrzyć się wzoru skróconego mnożenia, rozbić dwójkę na sumę dwóch jedynek, co daje nam taką już ostateczną postać. To teraz z tych elementów, które uzyskaliśmy, ułóżmy wielomian w. Na początek mamy f od x plus 1, natomiast f od x to jest x minus 1 razy g od x, które jest równe przed chwilą uzyskanemu iloczynowi. To nam pozwala zapisać w od x w takiej postaci, no i teraz po prostu stwierdzamy. Pierwszy czynnik x minus 1 do kwadratu jest większy bądź równy 0. Z kolei ten drugi czynnik w kwadratowym nawiasie to jest suma wyrażenia nieujemnego. I dodatniej jedynki. Jak do tego dodamy jeszcze występującą na końcu jedynkę, to możemy stwierdzić, że całość na pewno ma wartość większą bądź równą 1. Zauważmy, że jak za x podstawimy jedynkę, no to dostaniemy wartość równą 1. W każdym razie stwierdzamy, że dostaniemy wartość większą od 0 dla każdego x rzeczywistego. Teraz ostatnie rozwiązanie, zupełnie inne. Na początek nieco wyobraźni. Wyobraźmy sobie wykres funkcji w od x. To jest wielomian, mamy tutaj na początku plus x do potęgi czwartej, co oznacza, że ramiona wykresu są skierowane ku górze. Jeśli udowodnimy, że cały wykres znajduje się nad osią X, to może być na przykład taka parabola z jednym minimum, ewentualnie mogą być dwa minima, więc jeśli udowodnimy, że cały wykres znajduje się nad osią X, to udowodnimy taką właśnie nierówność. Teraz, aby udowodnić, że faktycznie te wykresy są całkowicie nad osią X, wystarczy zająć się minimum Tutaj jedynym minimum, no a w przypadku dwóch minimów, trzeba zbadać to mniejsze mniejsze minimum, i wykazać, że wartość tego minimum jest dodatnia. To już wystarcza, aby stwierdzić, że cały wykres jest nad osią X. -ów. Ponieważ nas interesuje ekstremum wielomianu, i przedziały monotoniczności. Zatem korzystamy z najlepszego tutaj narzędzia do tego celu, czyli z pochodnej funkcji. Pochodna wielomianu w to będzie 4 razy x do potęgi trzeciej minus 2 razy x minus 2. Pochodna trójki to 0. Teraz porównujemy pochodną do zera, czyli rozwiązujemy takie oto równanie. Szukamy miejsc zerowych pochodnej, bo to są punkty podejrzane o ekstremum. Od razu widać, że tym punktem podejrzanym jest jedynka, ponieważ po podstawieniu jedynki dostaniemy 4 minus 2 minus 2. Stąd wielomian w' dzieli się bez reszty przez x minus 1. No i tak jak to wykonałem w drugim rozwiązaniu dwukrotnie. Rozłożymy ten wielomian w taki właśnie sprytny sposób. Konsekwentnie odmawiam, unikam wykonywania dzielenia wielomianów. Nie dlatego, żeby to było jakoś specjalnie trudne, tym bardziej, że mamy tutaj algorytm Hornera, bardzo ładny skrót, ale po prostu uważam, że lepszą korzyścią jest takie właśnie kombinowanie i rozkładanie na czynniki metodą odpowiedniego grupowania wyrazów. Od razu też widzimy, że w naturalny sposób pojawia się tutaj czynnik x minus 1. W każdym razie ten rozkład proszę prześledzić samodzielnie, przed chwilą dwukrotnie to omawiałem, dostaniemy taki właśnie rozkład na czynniki. Od razu zauważmy, że delta tego trójmianu kwadratowego z drugiego nawiasu jest ujemna, a ponieważ przed x do kwadratu jest plus 4. Zatem wartość tego wyrażenia, tego trójmianu, na pewno jest dla każdego x dodatnia. Za zmianę znaku pochodnej odpowiada ten pierwszy czynnik. Uzupełnijmy szybko tabelkę, ponieważ po podstawieniu za x liczby mniejszej od jedynki wartość x 1 jest ujemna, więc cała pochodna ma wartość ujemną. Tutaj mamy miejsce zerowe. Na prawo od jedynki pochodna ma wartości dodatnie. To oznacza, że wielomian W maleje, a następnie w tym drugim przedziale rośnie. Skoro tak, to tutaj mamy minimum, minimum lokalne, które zarazem jest najmniejszą wartością globalnie. To minimum ma wartość W od 1. Dobrze wiemy, że to jest 1. To jeszcze odnotujmy, że to minimum jest faktycznie globalnie najmniejszą wartością. I dopiszmy, że mamy tutaj wartości dodatnie, co kończy dowód nierówności. Na koniec, już tak zupełnie poza zadaniem, rzućmy okiem na wykres wielomianów W. Pomimo tego, że mamy tutaj jedno ekstremum, minimum, widać, że jednak wykres nie przypomina paraboli. Coś tutaj się na lewo od tego minimum dzieje. Tak, prawie jakby było drugie minimum. Spójrzmy na wykres pochodnej. Potwierdza się, że jest jedno miejsce zerowe, ale widać też, że pochodna jako taka, jako funkcja ma swoje ekstrema. Zatem spójrzmy na wykres pochodnej pochodnej, czyli na wykres drugiej pochodnej wielomianu W. To jest ta czerwona parabola. Widać, że są dwa miejsca zerowe tej czerwonej pochodnej i widać też zmiany znaków, które potwierdzają odpowiednie ekstrema niebieskiej pochodnej. Te miejsca zerowe drugiej pochodnej, z odpowiednią zmianą znaków, czyli ekstrema pierwszej pochodnej, to nic innego jak tak zwane punkty przegięcia tego czarnego wykresu, wykresu wielomianu W. Czyli punkty, w których wykres zmienia wypukłość, mówiąc mniej formalnie, z uśmiechniętego staje się smutny, a w tym punkcie ze smutnego staje się z powrotem wesoły. Tak zwane punkty przegięcia wykresu funkcji w. Łatwo stwierdzić, co to są za punkty. Wystarczy obliczyć pochodną pochodnej. To będzie dwumian kwadratowy i wyznaczyć jego miejsca zerowe. To będą liczby plus, minus pierwiastek z jednej szóstej.